Jeśli widziałeś nasze poprzednie filmy, to powinieneś już wiedzieć, czym jest napięcie i prąd. Tym razem, zgodnie z tytułem filmu, postaramy się opowiedzieć w skrócie o oporze. Jeśli nie widziałeś poprzednich materiałów, to zapoznaj się z nimi koniecznie, żeby łatwiej zrozumieć omawiane dzisiaj zagadnienie. Możemy powiedzieć, że opór to cecha fizyczna danego przedmiotu, która ogranicza prąd przepływający przez dany przedmiot. Im opór będzie mniejszy, tym większy prąd będzie mógł przepłynąć. Rezystancją cechują się nie tylko podzespoły elektroniczne. Wszystko, co nas otacza, stawia dla prądu jakiś opór. Aby zobrazować to jeszcze prościej, wróćmy do poruszanej w innych filmach analogii wodnej. Jeśli spojrzymy na znaną Ci już tamę, to oporem będzie tu poziom zamknięcia śluzy. Im przeszkoda będzie bardziej wysunięta, tym będzie ona stawiała większy opór i mniej wody będzie wypływało ze zbiornika. Szersze otwarcie śluzy sprawi, że będzie ona stawiała mniejszy opór i wypłynie więcej wody. Tak samo jak woda w poprzednim przykładzie, tak samo prąd płynący w obwodzie napotyka na pewien opór, który utrudnia mu przepływ. Znajomość tego zjawiska przyda Ci się przy konstruowaniu różnych układów elektronicznych, bo bardzo często będzie Ci zależało na ograniczeniu prądu płynącego w danym obwodzie. Brak takiego ograniczenia spowoduje na przykład uszkodzenie elementów. W internecie można znaleźć różne wersje zabawnego rysunku, który bardzo dobrze ilustruje to, co dzieje się w obwodzie elektronicznym. Widzimy tu, że im większy i silniejszy jest stworek symbolizujący napięcie, tym prąd będzie poruszał się łatwiej i szybciej. Tu jednak swoje trzy grosze wciska stworek odpowiedzialny za opór. Im mocniej zaciska on pętlę, tym trudniej prądowi przedostać się dalej. Już teraz można wyciągnąć stąd ciekawy wniosek, że jeśli chcielibyśmy, aby w układzie płynął większy prąd, to możemy obniżyć opór lub zwiększyć napięcie, ale do tego tematu wrócimy jeszcze w filmie o prawie Ohma. Rezystancję w elektronice oznaczamy literą R. Jednostką tej wielkości jest ohm, którego symbolem jest wielka litera omega. Jeżeli w danym układzie chcemy zwiększyć opór, to sięgamy po specjalnie do tego celu stworzone elementy, zwane rezystorami. Czyli na przykład taki zapis będzie oznaczał, że rezystor numer 1 charakteryzuje się oporem równym 100 ohmów. O tym, co dokładnie robią rezystory i jak należy się z nimi obchodzić, dowiesz się również z osobnego filmu. Możesz też sprawdzić artykuł, który opublikowaliśmy na naszym blogu. Linki oczywiście w opisie. Jak prawidłowo zmierzyć opór? Kiedy omawialiśmy napięcie, to do ćwiczeń praktycznych potrzebowałeś multimetru i baterii. Tu jednak oprócz miernika nie będziesz potrzebował na razie żadnego innego elementu elektronicznego. Ustaw miernik na pomiar maksymalnie dużej wartości oporu. Po lewej stronie wyświetlacza pokazuje się jedynka. Oznacza to, że opór jest za duży, aby nasze urządzenie mogło go zmierzyć. Możemy przyjąć, że jest on w tym scenariuszu nieskończenie duży. Teraz zetknij ze sobą dwie sondy. Na ekranie powinieneś odczytać wartość zbliżoną do zera. To znaczy, że miernik nie wykrył prawie żadnego oporu. Wszystko się zgadza. Naszą intencją jest wszakże, aby przewody miernika i metalowe końcówki sond były dobrymi przewodnikami. A teraz pora na mały eksperyment. Palcami mocno złap obie sondy. Tym razem możesz zrobić to bez obaw. Odczyt na wyświetlaczu to Twój własny opór. Jeżeli trzymasz sondy w miarę lekko, to powinien on być stosunkowo duży. Jeśli zaciśniesz mocniej palce, to ta wartość powinna maleć. Jeśli już wykonasz to ćwiczenie, to koniecznie napisz w komentarzu, jaki wynik udało Ci się uzyskać. Jeśli coś nie jest dla Ciebie zrozumiałe, to koniecznie sprawdź artykuł opublikowany na naszym blogu, który dokładnie omawia temat oporu, a w razie dalszych wątpliwości zawsze możesz zadać pytanie na naszym forum o elektronice, które jest przyjazne dla początkujących. Linki w opisie. Mam nadzieję, że się podobało i że dasz nam suba oraz łapkę w górę. Dla forbot.pl mówił Paweł Olszowik. Dzięki, do usłyszenia już niebawem.